Siemano widzowie! W dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie, co ludzie zaoferują nam za tego pięknego Titanica. Tak dokładnie, jest to Titanic Capybara. Udało mi się na ostatnim live'ie go kupić. Jestem bardzo zadowolony, a w dzisiejszym odcinku zobaczymy, co ludzie za niego zaoferują. Więc ty, drogi widzu, bez przedłużania zostaw łapkę w górę, subskrypcję i zapraszam cię do oglądania. A my lecimy na Trading Plaza. No i gdy już jesteśmy, jedyne co muszę zrobić, to odblokować oczywiście trade, tak samo Titanica, bo mam go zlokowanego, no i czekamy na ofertę wymiany. I nie minęło nawet sekundy, już mamy pierwszą ofertę wymiany i jest to Titanic Hologram Cut, czyli moim zdaniem najbrzydszy Titanic w grze. No dobra, zaproponujmy mu Titanic Capybara, ciekawe czy się zgodzi. Mija już jakaś trzecia minuta, on dalej nic nie odpisuje, no i dobra, skancelował na całe szczęście, bo ja na pewno bym tego nie zaakceptował. No i mamy kolejną ofertę, tym razem od Tad Alt, dajemy Titanic Capybara i co my tu mamy? 256 bilionów gemów i 8 huge marshmallow agony. No są to spoko mega huge, bardzo mi się podobają, ale za Titanica, jak ja bym teraz dał ready, ja bym był kosmicznie na minus. Nie będę ci robił przykrości, więc dam te ready. Oczywiście żartuję, nie mogę dać tej ready, ale dziękuję ci za ofertę i pozdrawiam serdecznie. Aczkolwiek ta oferta pewnie była 1/10 wartości mojego Titanica. No i jest kolejna osoba, jest to Bunty2125 i let's go, on ma dużo huge z tego co widziałem. I co nam to zaoferuje? Mamy Golden Yediego, mamy Golden Cupida, Golden Cupcake'a, Huge Nightfall Wolfa, Crystal Doga, 2 Huge Marshmallow, Huge Present Chest Mimic, Popcat oraz Huge Easter Dominus. I czy to tyle? Ha, bo to jest widz! Siemano, siemano! Napiszę mu tak, nagrywam, dzięki za ofkę i pozdrawiamy. Jak noob stary, masz kosmicznie dobre huge pety, mordo, nie narzekaj. Ja uznaję cię za giga kozaka i dziękuję ci za ofertę. No i mamy ofertę od gracza Kładek, co nam tu proponujesz? Siemanko, siemanko byku. Oh, by the way, tutaj ziomek też ma Titanic Capybara za 5,2 tryliona, więc nie tak drogo. A ja wam nie powiedziałem, za ile moją kupiłem, a moją kupiłem dokładnie za 5 trylionów gemów. Jestem z tego bardzo zadowolony, bo naprawdę jest bardzo przepiękna. A tu mam już odkładkę oferty, co to za oferta na start? Huge Cupcake Rainbow, Huge Hellrock Rainbow, Huge Storm Agony, Huge Doga, Huge Lucky, ej, ile on tego ma? Huge Santa Puffs i 1,5 tryliona gemów? No myślę, że oferta naprawdę spoko. Sięga pewnie jakieś 2,5, może nawet 3 tryliony gemów. No ale ja niestety muszę podziękować, bo ja do indeksu nigdy chyba tej capybary nie dam, bo się za bardzo boję. No ale Kładek, oczywiście cię pozdrawiam i siemano. A wy widzowie napiszcie w komentarzach, czy jeżeli byście mieli jedynego Titanica, dawalibyście ludziom do indeksu? Czy jednak tak samo jak ja, balibyście się? A tutaj mamy naszego brata, siemano, siemano. Dwaj bracia obok siebie. No i let's go, mamy kolejną ofkę, co tym razem tutaj będzie? Ziomek napisał, że spróbuję, okej, powodzonka ci życzę, co my tutaj mamy? Mamy takie tańsze huge z tego co widzę na pierwszy rzut oka. Czyli Huge Hellrock, Huge Pixelki, Huge Cupcake, Huge Chef Cut, Huge Marshmallow, Leprechaun. Mamy też długonosego, czyli Pterodaktyla, Jolly Pingwina, Scary Corgiego, no i kurczę, chyba to tyle. Podziękujmy mu, ale no niestety, no zgadza się, no muszę dać tego cancela. Ale zrobię taką małą akcję. Jeżeli dzisiaj ktokolwiek w jakimkolwiek trade'cie da mi jakąś pandę, daję mu totalnie za friko 10 bilionów gemów. Ciekawe czy komuś się uda. No i mamy kolejną ofertę od gracza z Licht. Nie wiem jak to się czyta do końca. I mamy Huge Easter Cut'a, okej, okay, czyli myślę, że to będzie mocna ofka. Mamy Huge Blue Balloon Cut'a razy 2. Nie, to jest Blue Balloon Dragon. Jezu, one tak samo wyglądają. Okej, co my tu mamy? Huge Blue Balloon Cut, dokładnie, Huge Easter. Z takich droższych mamy jeszcze Comet. Mamy Dominus Lucky, mamy Huge Grim Reapera i mamy Huge Prickle Panda. Czemu ja to zrobiłem? Dobrze, zróbmy inaczej. Pisemy 10B free. Napiszemy mu za darmo. Czemu ja zrobiłem taki zakład? Nie wiem, stracę te 10B, mogłem dać widzowi. To nie jest widz. No ale był zakład, robię to. Dał pandę, prickle pandę też zaliczam, no bo huge, ale panda, więc akceptujemy, żeby nie było oszukaństwa. Nic nie przycinam, nic nie robię, daję te 10 bilionów, akceptuj byku. Co tam jeszcze napisał na szybko? Dziękuję mi, okej, okay, nie ma za co byku. To tylko 10 bilionów z moich 20. Ech, czemu ja takie coś wymyśliłem? Jeszcze mi na czacie dziękuję, nie ma problemu byku, nie ma problemu. Te 10 bilionów było za tą potężną ofertę.
Ale żeby nie zostać bankrutem, jeżeli ktoś jeszcze da dzisiaj w tym odcinku pandę, daje tym razem 5 bilionów, bo no wyzeruje się totalnie z moich gemów. No i mamy kolejną ofertę od gracza Aussie, błagam tylko nie dawaj pandy żadnej. Uwielbiam je, ale nie dzisiaj, tylko nie dzisiaj. Okej, mamy Huge Storm Agony wersji Rainbow razy 2. Mamy Huge Rainbow Unicorn, mamy Huge Pony Rainbow. Co jest? Mamy Huge Skerekata Rainbow, Huge Elf Doga Rainbow, ej, same Rainbow Huge. Mamy Huge King Cobra Rainbow, jakbym miał jeszcze Isera Rainbow, byłbym w totalnym szoku. Mamy Huge Santa Dragon. Mamy Huge Crystal Doga Shiny, o, chyba Shiny nigdy nie widziałem. Jeszcze każe mi sekundę poczekać, okej. Tylko nie panda, błagam, żadna panda. I jeszcze dołożył Huge Cupcake'a. Bardzo fajna i naprawdę chyba jedna z najmocniejszych dzisiaj ofert. Jeszcze Huge Pumpkin Rainbow, co jest? Ile on tego daje? No ale dobra, dziękuję ci bardzo za tą ofertę, muszę dać tego cancela, ale naprawdę sami zobaczcie jaka mocna. Nie licząc dzisiejszego Titanica, którego dostaliśmy, chyba nawet dwa, nie, to był jeden hologram. Ej, on się nie poddaje, on chce mojego Titanica. Daje Huge Comet Cyklopa wersji Rainbow i dwa Huge Comet Cyklopy normal. Ja nawet nie wiem, czy on nie jest powoli na minus. I jeszcze Huge Gargoyla. Nie no, na minus jeszcze chyba nie jest, nadal jest na plus, ale no mordo, nie dokłada już, co jest tym ziomkiem. Huge Santa Puffs i Huge Forest Fawern. Mi się wydaje, że on cały ekwipunek tutaj wykłada. Jeszcze się przejrzeć, ale chyba żadnej pandy nie było, jeżeli się nie mylę. No ale ta oferta chyba dzisiaj była druga najmocniejsza. Jak w sumie nie pierwsza, bo nie wiem ile była warta, bo nie chciało mi się tego liczyć. Zmieniłem Trading Plaza i już mamy kolejną ofertę wymiany, tym razem od Fali Lost i daje nam Titanic Huberta. Czyli bardzo pięknego Titanica, do tego Huge King Cobra wersji Golden i dużo Huge Szefkatów. No ogólnie oferta chyba na 0. Nie jestem pewien ile kosztuje Hubert, chyba 4,5, to nawet na minus jesteśmy. O nie, byczku, tutaj mnie nie wrobisz. Nie no, oczywiście dziękuję ci za ofkę, ale Huberta jakoś nie chcę mieć w swoim ekwipunku, wolę jednak moją kapibarkę. I nie minęło nawet chyba 15 sekund i mamy kolejną ofkę, co tym razem? Mówisz, że spróbuję, okej, spróbuj, może akurat mnie przekonasz, mamy 100 bilionów gemów z automatem, mamy chyba Shiny, tak, Shiny Huge Dragona. Mamy Rainbow Huge Crystal Doga, Rainbow Huge Pumpkina, Rainbow Huge Sapphire Phoenixa, Rainbow Wiewióreczkę. Jezuniu, ile Rainbow Huge ci ludzie mają. I Huge Leprechaun Kata wersji Rainbow, o jeszcze Huge Techno i Golden Snowman. To jest chyba Polak w ogóle. A bez kitu ma 8 serial. Mamy jeszcze Huge Pastel Sock Dragon wersji Golden. Nie jestem pewien, czy to jest Polak, czy kupił po prostu Huge'a z podpisem Isi Pelyzy, którego serdecznie pozdrawiam. Ale to jest kolejny ziomek, który w ogóle się nie poddaje i dokłada nam jeszcze. Co nam tu dołożył? Huge Lucky Golden, Huge Party Crown Ducky Golden, Huge Pastel Sock Dragon, Huge Party Pinkfin ten nowy. O, jeszcze go w grze nawet nie widziałem. Huge Glibo the Alien, dużo jajek, jeszcze Hellrocky. Już nawet nie nadążam mówić. Huge Dominus Lucky, Huge Crowned Ducky, Huge Orange i Huge Techno. Ile tego? Cały ekwipunek? Podziękujmy mu oczywiście. Podziękowałem ładnie, dziękuję jeszcze raz za ofkę i serdecznie pozdrawiam. A nawet nie minęła sekunda i kolejna oferta, co jest? Dobra, ta Trading Plaza jest kozacka. Przywitajmy się ładnie, możesz oczywiście zaoferować, pokaż jakąś potężną ofkę. No jest Huge Super Corgi, to jest chyba ten sam czy nie? Tak, to jest ten sam, za 700 beziomy chcę. No, to coś czuję, że nie dobijemy targu. Czyli tak, mamy Huge Super Corgi wersji Rainbow, Huge Mosaic Corgi wersji Golden, dużo tanich Huge Petów, mamy tu Huge Lucky jeszcze, Huge Festiva, Huge Present Chess Mimika, Huge 2 Grinch Katy, Huge Balon Dragona, czy co my tu jeszcze takiego droższego mamy? 2 Enchanted Deery, nawet 3 w sumie. No i to tyle, co około pewnie 2-2,5T, jeżeli się nie mylę. Oczywiście mega fajna oferta, jezuni jak to ludzie się rozpędzili, ale niestety cancela muszę dać. Dobra, ostatnia jakaś oferta i już nie będę szukał ani jednej. Naprawdę, chociaż są mega mocarne i oglądałbym je godzinami. No i naszą ostatnią ofertę mamy od widza i jest to Titanic Hologram Cut. Czyli, no jeden z najgorszych Titaników moim zdaniem. I radziłbym go widzowi zmienić, chyba że jemu się podoba, no każdy ma swoje gusta. Mi się bynajmniej nie podoba, ale oczywiście dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy. A ja już na spokojnie mogę wyłączyć swoje trady i na spokojnie zejść z mojej kapibary. Bo jak wiecie, jestem dosyć ciężki, więc kapibara miała mega ciężko trzymać mnie przez cały odcinek. No ale dobra, na zakończenie odcinka macie ode mnie do wygrania, a niech będzie, bo dawno nie było, Huge Pterodaktyla. Jedyne co musicie zrobić to napisać
ważnik w komentarzu oraz napisać, który z tych butchów jest najlepszy. No moim zdaniem tradycyjnie panda i to się chyba nigdy nie zmieni. A teraz na ekranie macie zwycięzcę ostatniego losowania. Serdecznie mordeczku ci gratuluję i idziemy wysłać ci nagrodę. Nick, już mamy wpisany nagrodę zaznaczoną, więc klikamy tylko wyślij. No i nagroda została wysłana. A ja wam jeszcze raz dziękuję za oglądanie tego odcinka, do następnych takich i siemano.